To Martyna chcia bar stania? Choby nie wiadomo jak si stara ba, nie dorówna ani. Ja rozbaw Bieniuk i Martyna Gliwicka po raz pierwszy pokazali się razem w czerwcu zeszłego roku na wystawie Pomorskie Randewu. Bieniuk po raz pierwszy od śmierci Anny Przybylskiej pojawi się w towarzystwie kobiety. Tabloidy natychmiast dorobiby do tego historii, jakoby Gliwicka i Przybylska poznaby się i polubiby jeszcze zakres chęcia aktorki, co okaza bo się oczywist bzdur. Niestety, upublicznienie zwisku nie wyżbo na dobrym i boci Jarka i Martyny. Od gdy tabloidy zaczby szczegółowo analizowa ich relacje i porównywa Gliwideska do zmarłej 3 lata temu Przybylskiej, zaczbo im się ubada coraz gorzej. Ostatecznie 2 tygodnie temu podjęli decyzję o rozstaniu. Przez jaki czas spotykałem się z kim, ale uznałem, na razie to nie ma sensu, ujawni Bobieniuk w wywiadzie. Trudno mi jest na wiza blisk relacji, bo mam 3 dzieci, prac im ma bo czasu na budowanie zwisku. Podobno Gliwicka coraz gorzej znosi ba to, wszyscy znów mówi tylko o Annie Przybylskiej, za spraw wydanej w tym miesiącu biografii aktorki. I na spotkaniach z czytelnikami Przybylsk wspomina jej mama i siostrę oraz najbliżsi przyjaciele, między innymi Anna Derszowska i Katarzyna Bujakiewicz. Jest to bardzo ciepłe, piękne wspomnienia, z których wybania się obraz kobiety wyjątkowej pod dym. W kotcu odsunięta na daleki plan Gliwicka postanowi batę wypowiedzie się o Przybylskiej. Jak sugeruje tygodnik na Ewo, w banie wtedy do Martyny dotarło, jeli zostanie z Jarkiem, to zawsze i będzie ba w cieniu Ani. Zrozumia ba. Chce od czego wicej. Jarek ma mnóstwo zaj, gdzie tu miejsce dla Martyny, która, jak da kobieta, chce by adorwana? Te bumaczy znajomy Gliwickiej. Czasem mia bawra nie, choby nie wiadomo jak si stara ba, nigdy nie dorówna ani. To rodzi bo w niej frustrację.